Gimnazjaliści z dwójki przygotowali lekcję poświęconą twórczości Henryka Sienkiewicza. Chcieli w ten sposób zaciekawić swoich szkolnych kolegów bogatym dorobkiem pisarza. Henryk Sienkiewicz był jednym z najpoczytniejszych pisarzy przełomu XIX i XX wieku. Za swój dorobek otrzymał literacką Nagrodę Nobla. 13 grudnia w gimnazjum nr 2 odbyła się lekcja poświęcona jego życiu i twórczości. W bloku słowno-muzycznym wystąpili uczniowie z klasy 3 C pod wychowawstwem Magdaleny Kamoli Wasielewskiej. Nasze spotkanie nie tylko poświęcone było ze względu na to, że rok 2016 jest rokiem Henryka Sienkiewicza, ale przede wszystkim również by obudziło wrażliwość młodych ludzi na piękno języka. Pisarz poruszał tematykę związaną z miłością, patriotyzmem, przyjaźnią i lojalnością. Zaprezentowano fragmenty Quo Vadis, Krzyżaków, Potopu i Pana Wołodyjowskiego. Uważam, że Henryk Sienkiewicz to naprawdę ciekawa postać. Napisał on bardzo dużo dzieł, które do dziś się zachowały. Obudził w Polakach patriotyzm i pokazał, jak walczyli za naszą ojczyznę i jak Polek Longinus pod Bipięta. Podczas nietypowej lekcji uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawostek. Na przykład, że w 1900 roku z okazji 25-lecia pracy twórczej pisarz otrzymał od wdzięcznego narodu polskiego dworek w Oblęgorku na Kielecczyźnie. Obecnie znajduje się tam Muzeum Sienkiewiczowskie.